Cześć Paulo, z tej strony Star Wars Jedi. Znajdujemy się w wiosce Braci Nocy. Patrzcie, tam na dole jest jakiś jeden. Bierzmy go. Dobra, dostał. Świetnie. No i co? Chyba tędy, nie? Będą nas strzelać. Dobra, damy radę. Dość tego, intruzie! Dobra, masz. Kurde, no. Strzelacie, ja się. Rozbijcie go, bracia! Dobra. Dawać kolejni. No, chciałbyś. Aha, jestem troszeczkę za daleko, tak? Dobra, sprawdźmy, co tu jest najpierw. No jednak myślę, że zawiedziesz. Zejdźcie do mnie. Nie ma tu nic? O, całkiem przyzwoitą macie tą wioskę. Dobra, chodź tu. Walcz na nas, Boże! No przecież walczę, no i co? Po co było zaczynać? Chłopie. Co tutaj kolejny? Okej, sporo was jest. Nie ma szansa! Nie ruszaj się! No i co jeszcze? Wycofuję się! Może sam się pokonam. Ej, Bidi! Dobre uderzenie! Gdzie ty jesteś? Gdzieś tam, kurde, no. Potrzebna pomoc! Zabić intruza! Dobra, chodźcie, chodźcie, lecimy. Co to był jakiś u góry? Sprawdźmy to. Nie, tu nie ma nikogo. Dwie drogi są tam. Strzelasz do mnie? A, to był ten pocisk, dobra. No, jednego my się pozbyli. Znaczy kolejnego. A, masz tutaj tego potworka, dobra, chodź tutaj. Nie pokonasz mnie. Jesteś słaby. Jak słaby? Mam cię, chłopie. Co ty gadasz? Okej, tu nie przejdziemy. Zobaczmy sobie, co oni tu mają. Może coś, jakiś sekret? Z tym by się przydał. Tędy? Okej. Aha, coś takiego. Dobra, obejrzyjmy to szybko. Sprawdźmy, co tu jest. Kurde, ja się cały czas wracam. Dobra. Czyli tak. Mi nic nie pozostało. Ja muszę iść. Okej, tu jeszcze tylko. Nie ma nic. Aha, tu jest jedyne przejście. Poczekajcie, jeszcze tylko sprawdzimy sobie, co jest u góry. On tutaj stał, strzelał do nas. O, mamy jakąś interakcję. Do czego? Poczekajcie, ja się wespnę. Aha, tutaj chyba na górę coś, tak? No, do czego to jest? Puchnijmy to. Jeszcze troszkę. Albo może tutaj wejdziemy, co? Do góry. Sam nie wiem.
tutaj. A właśnie, dzięki temu my się dostali do góry. No i co nam to dało? Kurde. Wracaj tu! Aha, dobra. Otwieraj to. No i proszę. Co tam masz? A, nowe malowanie modliszki, tak? O, świetne, podoba mi się, bierzemy. Naprawdę świetne. Aha, czyli to był jedyny sposób, żeby się przedostać tutaj. To było to przejście? No tak jest. No to świetnie, problem rozwiązany. Okej, gdzie teraz? Patrzcie, co wam pokażę. Wszyscy dzielni są tacy słabi. Zaraz! Nie złamiesz mnie! Rzuć mi z tym, Billy! No, chciałbyś. Nie tym razem. Gdzie on jest? Tam jest u góry. Dobra, poczekajcie, zobaczmy najpierw tutaj. Mamy echo. Dość już mam czekania na polecenia siostry. Trzeba zrobić porządek z tym intruzem. Intruz, kolejny wpis. Bracia Noce przyprowadzili tu intruza i czekali na dalsze polecenia. No i co? Gdzie ja jestem? Aha, bo przejście jest gdzieś tutaj. Widzę cię tam na dole. Spoko. O, coś fajnego w końcu. Poczekajcie, zobaczmy, jak sobie to wygląda. Lecimy tędy. O, my tam chyba wszędzie... Tak, tak jest, my tam byli. Chyba pójdziemy do tego... kolesia, co tam stoi. Dobra, pokonany. Tutaj nic nie mamy, lecimy. Gdzie on tutaj stał? No i gdzie teraz? Tymi korytarzami. Tu coś jest? Poczekaj, Kal. Zobaczmy tylko. Nie, nie ma nic. Już myślałem, że on tam chce wejść. Mamy jakiś mechanizm. Dobra, zróbmy to. To będzie chyba skrót. Odblokowano skrót. Gdzie? Na dół. Dobra, tu my byli. Świetnie. Poczekajcie, przeskoczę tu? Może coś się kryje w tym domku? Nie, jednak nie ma nic. To zostało nam iść tędy. Poczekajcie, coś było na dole. Co ja tu widziałem? Jakiś otwór, dobra. Tutaj nie przyjdziemy. Czekajcie, czy my dalej jesteśmy? Tak, wioska. Badana na 100%, świetnie. Czyli wszędzie my zaglądnęli. I to mi się podoba. Okej. Kurde, spadłem, ale na szczęście w to miejsce. To hop na drugą stronę, nie? Tak? Czy do góry? A, do góry, dobra. No i gdzie? Dalej do góry.
Nic tu nie ma, nie możemy się... O, muzyczka się zmieniła, może coś być. Skaczka. Ja, znalazłeś grobowiec? Już blisko, ale zboczyłem z kursu. Gris dziwnie się zachowuje. Zarzeka się, że widział kogoś niedaleko modliszki. Datomira mąci mu w głowie. No, czyli normalka. A ty w porządku? Nie mam zwidów, więc tak. Właśnie wychodzę z wioski Braci Nocy. Próbuję wrócić na ścieżkę. Wygląda na to, że sobie radzisz. Tak, dajemy radę z BD. Patrzcie, wyślimy wprost na modliszkę, świetnie. Tu nic nie ma. Przeciskamy się dalej przez jakieś tutaj szczeliny. O ile mi to już wiadomo, na tej planecie jest jeszcze jeden boss do pokonania i dzięki niemu, jeżeli go pokonam, powinno nam wpaść trofeum za zabicie czterech bestii. Ale zobaczymy. Już zapomniałem, jak się to nazywa. O, mamy wejście. Gdzie to jest? Blokowano skrót. Podstępne bestie są zbyt szybkie dla mnie. Ja ubijam je bez problemu. Tylko je bardziej rozwścieczę. Aha, czyli tędy teraz. Dobra, patrzcie, gdzie my się wrócili. Dobra, koniec zabawy. Bawiłem się za długo, teraz jedziemy ostro. Ja wiem, że ja tu byłem, tylko sobie jeszcze kuknę, co tu jest. Okej, czyli to jest ta droga. Wiecie co? Aha, bo ja przejdę na drugą stronę, tak? To powinien być tam punkt zapisu. Czyli dobrze pamiętam. To jest badane na 100%? Tak jest. Dobra. Właśnie tam jest punkt zapisu, to zapiszemy sobie grę i lecimy dalej. Dawaj, Kal. Ile mamy punktów? Dopiero jeden punkt umiejętności. Jak zbieram więcej, to sobie je wydamy. Na razie lecimy eksplorować dalej, dobra. Co? Kto tu się znowu pojawi? Chodź tutaj. Co jest? Zacięło się coś. Kurde, no. Chodź tutaj. Patrzcie. To mnie nie powstrzyma. No mnie też. Jest mój. Czekajcie, no. Poważnie, chodź tutaj. Teraz ten kolejny. Aha. No i co ty? Gdzie ty jesteś? Jadomira woła o twoją krew. Tak? No to oddamy twoją. Aha, tędy, tak? Lecimy. Bastion Braci Nocy. Tu my wszystko też mamy na 100%. Dobra, tu nas przedtem... Nie ma śladu. Może dopadli go Bracia Nocy. Albo współpracuje z nimi, kto wie? Dobra, jeden pokonany. Uważajcie na swoje! Szykuj się na śmierć! Może musimy trafić, dobra. Z tym by się przydał. Idealny moment. Dzięki tym pazurom, które my zdobyli, będziemy się mogli wspinać. Świetnie. Jesteśmy na dobrej drodze. Czekajcie, czy zmieniła nam się lokacja? To jest ważne. Tak jest, upiorne ruiny. Mamy 4 skrzynie, 1 sekret, 11% zbadany. Poczekajcie, tu jest jeszcze coś w prawo. Pójdźmy najpierw w prawo, co? Zanim pójdziemy. Grobowiec. Albo i w lewo, zobaczmy szybko. Coś się tu kryje? Później mi się nie chce dwa razy wracać. Wracać tego wszystkiego, więc czyżbym my tu mieli pójść?
No najwidoczniej, dobra, lećmy. I co? Walka, proszę. Mamy bossa. Właśnie o tym mówiłem. No świetnie. Jeszcze ja bym go trafił po tym namierzeniu, to by było świetnie. Po prostu by było świetnie. Hola, hola! Lepiej się wyleczmy. Nie chciałbym zginąć. No i co, pokonaliśmy. Mamy trofeum za 4 legendarne bestie. Pięknie. Nidak Alpha pokonany. Zeskanujesz go, BD? Zdobyto punkt umiejętności. Mamy 2 punkty. BD, skanuj. O kurde, poczekajcie, zobaczmy sobie wpisy. Baza danych. Nie, poradnik taktyczny. Datomira. Tak jest, Nidak Alpha pokonany. Gorgara tak samo. I jeszcze jeden wpis. Świetnie, kolejny boss na planecie Datomira. Pokonany. No świetnie po prostu. Ej, kurde! Co to miało być? Poczekajcie. Aha, super. Tu był zjazd do tego. Mamy skrzynię. No to z jednej strony dobrze, bo my jej szukali. Otwieraj to, BD. Na razie chyba jedno z najlepszych malowań modliszki. Pasowałoby coś to być dla BD'ego. Zobaczmy, co znalazłeś. O, proszę, mamy nową skórkę. Podoba mi się. Myrmidon. No i gdzie teraz? Niech ja to zobaczę. Gdzieś tutaj. No cóż, trzeba będzie skakać po tym. Dobra, udało się. Już myślałem, że się nie chwyci Kal. Czekajcie, walka! Dobra, te potworki są naprawdę upierdliwe. No, wylećcie lepiej, Kal, wylećcie naprawdę. Dobra, mamy teraz tych braci nocy. Poczekajcie, jeszcze tylko tutaj. Właśnie jest do hakowania kolejny. Chodź tutaj. Nie mam czasu z tobą się bawić. Dobra, lecimy na nich. O kurde! Czy wy to widzicie? No kurde! Lecie! No nie, tak się nie będziemy bawić. Bijaj, bijaj na górę. Dobra, jesteśmy. Lecimy. Świetnie, nie mam tego. Pomóż, Billy! Dobra, idziemy na nich. Najpierw tych braci. Co tu się dzieje? Lepiej się wyleczmy, poczekajcie, odepnijmy je. Pięknie, dobra. Chodź tutaj. Szkurde, dawaj go. Tak jest. Dobra, udało się. Ja nie mogę. Sporo ich było. Tu coś mamy? No lokacja naprawdę wygląda świetnie. Muszę używać więcej. Dobra, teraz bierzemy tą skrzynię. Hakuj ją, BD.
I o to chodzi. Co tam masz? Dobyty nowy materiał na poncho. O, świetny, podoba mi się. Bierzemy. Okej, wiecie co? Chyba... Aha, czyli to jest jedyna droga powrotna. Tędy. I dobrze. Tam już widziałem kolejną skrzynię. Może się uda mi dostać do niej. Tędy, nie? Okej, nie widziałem tego. Czekajcie, tu nie ma nic? Tu interakcji nie ma. Słyszę jakieś kroki. O, tu jest skrzynia. Świetnie, właśnie o tej skrzyni mówiłem. A na wprost walczyliśmy z bossem, Gdakiem. A, coś tam było. Dobyto nowy materiał na strój. No i co to ma być? Niewiele się różni od tego. Dobra, wyjęty spod prawa. No ale czym się on różni od tego? Wiesz, tylko ciemniejszy? Dobra, niech będzie. Mapka, jak wygląda? Czyli tak, jeszcze jedna skrzynia i jeden sekret. Turędy, tędy, nie? No to lecimy. Czekajcie. A tak musimy iść na górę. Gdzie to jest? Tu my walczyli. Dobra, wspinamy się. Fajnie, wszystko jest ładnie połączone. Tu nic nie mamy. Okej, tędy. Czekajcie, zobaczmy, czy z góry nie widać jakiegoś sekretu. Tam na razie nic nie widzę. Tu mamy. Z tym będzie świetnie. Otwieraj to. Jesteś niezastąpiony, wiesz? Całkiem nieźle, mały. Czyli co, już 9 z tym, tak? Zbiornik na tym zdobyto. Tak jest, mamy 9. Odkryto sekret. Czyli mamy jeszcze jedną skrzynię. Poczekajcie, niech ja zobaczę, gdzie teraz. Tutaj raczej nie. To co, my się tylko, że tak powiem, poszli po tym, tak? To chyba na dół skoczmy. No i tędy. Poczekajcie, jeszcze tylko się upewnię, czy tu na pewno nic nie ma. Ale nie ma. Tylko kony dalej wiszą, dobra. Nieważne, lecimy. Pewnie, musiało się zamknąć. Gdzie my jesteśmy? Upiorne ruiny, ciąg dalszy. Dobra, zobaczmy tak, mamy... Aha, stąd my przyszli, poczekajcie, stąd my przyszli, teraz tutaj. Rozświetl tutaj drogę trochę. Jest tu coś? Nie ma. O! Pidi coś ma. Masz coś? Przyjacielu, dotarliśmy do grobowca Kudżeta w poszukiwaniu Astrium. Czyli jesteśmy w grobowcu Kudżeta. Świetnie. Tędy. O, jest skrzynia. Czyżby to była ostatnia? Chcesz to sprawdzić? Co tam masz, Bidi?
darmowe malowanie modliszki. Przemytnik. Też może być. W sumie to są najładniejsze dla mnie. To. No i to wygląda naprawdę kozacko. Jeszcze jedno malowanie modliszki, mamy wszystko. Ogólnie planetę Bugano mam wymaksowaną na 100%, to wam później pokażę. No i kaszyk tak samo. Wszystko znalazłem na kaszyku. Zostaje mi tylko jeszcze Zefo do Tomira. Tu jest na 100%? Tak jest, wchodzimy. Czy ja dobrze idę? No pewnie, że nie. To powinien być w przeciwnym kierunku? Poczekajcie, interakcja. Cokolwiek to było, przepadło. Okej. No i to wszystko? Dobra, zapiszmy sobie grę. I wiecie co? W tym momencie sobie zakończymy. Albo i nie. O kurde, gdzie my jesteśmy? Hej, Cal. Jakiś rewanżyk później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Zawsze. Dobra, widzimy się później. Cześć. No na razie, cześć. Czyli kolejne szkolenie. Powtórzyliśmy się jako młody Cal. Co to za robocik? Potem mają przyjść nowe rozkazy. W końcu. Chcę już opuścić tę dziurę. Opuszczamy brakę? Możliwe. Tylko go nie nakręcaj plotkami z drugiej ręki. Spokojnie. Uwierzę, jak usłyszę to od mistrza Topola. A skoro mowa o mistrzu... No tak, muszę iść. To tędy. Śpieszysz się? Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. No to mi się podoba. Piątkę przebił i lecimy. Mistrzu Topol? Podawanie. Pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas. I nie każ mi czekać. O, musimy się jakoś do niego dostać. Co, dostaniemy nową umiejętność? Czy po prostu wykorzystujemy to, co mamy? Świetnie. Okej, no i co teraz? Chyba bieg po ścianie, tak? Spróbuj znów. Jeszcze raz. Chyba, że musimy użyć... To, mamy miecz, dobra. Czyli skaczemy na drugą stronę podwójnym skokiem po prostu, saltem. Tak? Sukces i porażka, życie i śmierć, światło i ciemność, dzieli je stan twego umysłu. Kurde, po ścianie? Dobra, spadźmy po ścianie. Aha, tędy, dobra. Aha, super, dobra. Dobra, skaczemy. O
Udało się. Podstępny dowódco. Nie. Gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Tak lepiej. Dołącz do mnie. No dobra, tylko którędy? Po ścianie? Zaprowadź drogę, zanim zaczniesz działać. No próbuję, ej. Czyli tutaj musimy się wspiąć. Co? Czyli tyle? Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Draka bezpieczna. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... Wykonać rozkaz. Co się dzieje? Coś jest nie tak. Strajca. Co się dzieje? Dlaczego dowódca chciał... Padawanie, dzieje się coś strasznego. Klony nas zdradziły. Nie potrafię ci odpowiedzieć. Jeszcze nie. Musimy uciec z tego statku. Szybko. Idź do kapsuł ratunkowych. Korytarzem technicznym. Ćwiczyliśmy to. Pamiętasz? Tak, mistrzu. A co z tobą? Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracie. Zrozumiałeś mnie? Tak, mistrzu. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Idź! No idź. Dobra. Co teraz? Kurde. Przestańcie! Tędy, tak? Dobra, teraz tędy. To pol się przemieszcza. Potrzebujemy wsparcia. Na wprost. Będę musiał to przeciągnąć. Tak jest, udało się. Wszystko bez sensu. Co się dzieje? No, ja też nie wiem, co. Tego Jedi? Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Radio znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. Nie wiem, co się stało, ale dobra, lecimy dalej. Nieważne. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. Przyjąłem. Nie rozumiem. Co się zmieniło? Którędy teraz? Czekajcie, do góry? Tak jest. Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jestem chyba przy turbowindzie. Ej, i wtedy jeszcze tylko kawałek. Ha. To musimy rozwalić. Do góry. Znowu to przeciąć, kable. I tędy. Okej, mamy linę. To co, na drugą stronę, nie? Tak jest. Teraz tutaj. Okej, wykorzystujemy wszystkie umiejętności, których się nauczyliśmy. Widzę tego małego padawana. Jest w turbowindzie. Kurde! Gdzie on jest? Odbij to. Dobra, świetnie. Tędy. Dam radę. Nie mogę się zatrzymywać. Kolejni. Wtedy zajmiemy się topolem. O nie.
Co jest? Podawanie! Miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Spinaj się dalej. Spotkamy się na górze. Spinamy się do góry. Zgubili miecz świetlny. Bratendo, uwaga, będzie wybuch. A jednak nie. Którędy teraz? Tędy, nie? Czekajcie, na górę wejdę? Nie. To co ja mam zrobić? Poczekajcie, a tędy? Może tędy do góry? Tak jest. Wespnij się, Karl. No i w tą szelinę. Kurde. Zaprosnij sterowanie ręką. Musisz je uruchomić, jeśli mamy uciec. Tak, mistrzu. Tędy, nie? Dopadliśmy do pola. Prześlijcie wsparcie. No i co? Na dół. Karo, to jest za tymi drzwiami? Tak, ale raczej przez nie przejdzie. Rozcięcie ich mieczem świetlnym zajmie mu o wiele za dużo czasu. Poczekajmy tu, aż będzie otoczony. I wtedy go zabijemy. Czekajcie, tu jest robociki. Są robociki. Tędy, nie? No i co ja mam zrobić? Poczekajcie, tutaj. Co to za dźwięk? Zdykuj się! Chodź, padawanie! Musimy uciekać! No i tak się walczy, dobre. Otwieraj to. Na wprost. Blokada drzwi! O kurde, sporo ich. Okej, mieliśmy małą retrospekcję. Co się stało, jak Karl był młody? Dobra, gdzie my znowu jesteśmy? Padawanie! Nadeszła pora na szkolenie. No i co, będziemy z nim walczyć? To jest jakaś iluzja, co to jest w ogóle? Jak zawsze. Masz słabą wolę, brak ci dyscypliny. Pozwalasz, żeby strach zakłócał twoją więź z mocą.
Nadal bym żył, gdybyś nie był tak słaby. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Co to ma być? Jesteś porażką, biernotą, zdrajcą! Nie jesteś Jedi! Nie! O kurde, zepsuli mi miecz. No i co teraz? Wiele wpisów. Rozkaz 66. Rozkaz 66. Dobra. W tym momencie teraz zakończymy sobie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!